Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored. Kto wie, być może już w ostatnim odcinku zagrajmy w Dishonored. Ale o tym przyjdzie nam się przekonać dopiero w trakcie nagrywania. Znaczy w trakcie przechodzenia misji. Ja nie. Nie, nie gadaj, że to było tutaj cały czas dostępne. I to jest nasze przejście. Mhm. Dobra, wiecie co? Może jednak wczytam tego autosave'a. To jest ponownie na samym początku, ale jeśli mogę w taki sposób po prostu wszystkich ominąć, to nie widzę sobie żadnego problemu. Przytrzymaj. Hop. Tego wolę jednak usunąć tak na wszelki wypadek. I proszę bardzo, normalnie w świecie mogę po prostu totalnie wszystkich olać. Na górę. I tutaj. Dziękuję bardzo. Ja się jebałem z nimi przez kurwa prawie kwadrans. Gratulacje, naprawdę. Zostań sobie tutaj. Kolejny tam z pozytywką. Tak to wyłączę, nie? Ale... Wolę jednak... się dostać w taki sposób. Sterowny. Nie posiadam niestety takowego. Choć wiadomo, w teorii też nie potrzebuję klucza, bo mam tutaj zbiorniki sterowne, które są dość łatwopalne i bardzo wybuchowe. Więc... mogę się bardzo zgrabnie też ich tak pozbyć. Razem nie widzę. Dobra, czyli jednak tutaj było tylko wyłączenie ścian. Ale to nadal nie jest żaden problem. Ludzie bez żartu, co to ma być. Jezu, tu... Nie, no nie gadaj. Tu jeszcze jest kolejne przejście. Szczura i tu mogę iść kurwa tunelem. No ja pierdolę. Gdzie wychodzę? Po drugiej stronie. Raczej mi to nikt nie zauważy. Na górę. Odpływ w stróżówce. Wiadomo, odpływ to kolejna okazja do użycia opętania. Ale gdzieś to są oczywiście ryby. No dobra, skupmy się już może tylko na to, żeby dostać się do celu. Totalnie nie ogłuszajmy typiarzy i miejmy to wszystko w dupie. Ogłuszamy tylko tych, których faktycznie trzeba będzie. Tego gościa, albo stoi mi niedrogo. Ja tego można bardzo ładnie zostawić, nikt go tu nie wyczai. Dobra, mogę mu ten pistolet zabrać. Jeżeli mu się nie przyda, mi tam się przyda uzupełnić braki w amunicji. Dwie puste flaszki, które mogą go oczywiście rozproszyć. Choć dalej nie wiem, dlaczego na przykład nie ma opcji, że rzucę mu tą flaszką prosto w pysk, to on nie dostanie z tego stuna. Nie powinno tak to działać. Proszę, kumpla. Ale kumpla raczej się nie zainteresuje brakiem swojego ziomla. Co jest dalej? Ja o tym nie przejdę. Ja
nikogo i niczego tu nie znajdziesz. Ej, jak na złość z tym typami. Potem nie pójdę, bo jest drut kolczasty, ale zobaczmy, co się tam kryje, bo może jest tam coś ciekawego. Gatehouse Control Room, czyli kolejna sterownia. Someone there. Nie chciałem tego robić, no ale no nie daje mi się obejść. Japy nie otworzył, więc alarmu nie ma. Monet. Wiele więcej. Postęp. The walk away, nie wiem jak przetłumaczyć. Postęp z swobody? Nie, 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 dobra, nie ma sensu. Prawie na pewno nie jest to wejście tak po prostu do środka. Ciężko wie. Czekam, tylko czekam. Maybe wind or something. Nie, no nie wierzę. Jak już mogę ogłuszyć, więc to zrobię. Bez jaj, ludzie. A, tam leży ciało, ciekawe gdzie. Nie chciałem tego robić, ale żeście mi literalnie tutaj zmusili. Czy on zastrzelił własnego gościa? To wygląda z mojej strony. Screw it. I'm going back. Give yourself up. Come out. We both know you're weak at heart. Sądzisz, kolego? Tu zużyłem więcej bełtów niż w całej grze. Aha, wziąłem to. Chciałem zakrzywić czas. Magicznie mi kurde nie pozwoliło. Co pocisk wybuchający był? Nie pokazałem ani razu.
fajnie się sprawdza. Patrzcie, pierwszy raz, kiedy wykorzystałem, kurde... Kiedy wdałem się w otwarty konflikt, nie? I go nie zamierzam cofać. To jest też warte zaznaczenia, bo poprzednio po prostu cofałem te się do save'a, żeby konfliktu uniknąć, no ale... Teraz trudno. Biorę to na klatę. Zresztą to jest tak ostatnia... Nie, nie zamknij, tylko wyłącz. Taki ostatnia misja fabularna na miejscu się... Niewiele zmieni. Zamknij mordę z łaski swojej. A na, jak mówiłem, fakt, że mam ten rozpad pośmiertny wykupiony, no to to jest tylko i wyłącznie na plus dla mnie. Okej, tutaj runa. Czy to jest jedna jedyna na obszarze? Jak to wygląda? Ostatnia runa. Mam akurat dwie. No to dobra. Kupimy ten żądzę krwi. Pozwala ci gromadzić adrenalinę przez blokowanie ataków, dokonywanie zabójstw oraz zadawanie obrażeń w zwarciu. Gdy osiągnie maksymalny poziom adrenaliny, zbliż się do wroga, naciśnij Y, aby zabić go na miejscu. Na drugim poziomie naciśnij dwukrotnie, by pokonać podwójny atak adrenalinowy, który natychmiast zabija więcej niż jednego wroga. Dokonując tego możesz poruszyć się i rozglądać swobodnie, co umożliwia namierzanie celów. No i super, ale jak mówiłem, no nie zamierzam wykorzystywać tego talentu. Jak się otworzyć? Chyba nie. Jeśli już to z góry. Wypło. 28 minut, z czego kwadrans pewnie wycinam, czyli w sumie kwadrans prawda został. Nie przejdę, jak na złość, ale patrzcie, zmądrzeli trochę, dali teraz od drugiej strony. Właśnie te wszystkie te... Dali od drugiej strony wszystkie zabezpieczenia, żeby się nie dało tak łatwo ich wyłączyć. Super. Okienko, którego nie mogę zniszczyć. O, ale mogę się dostać tam od drugiej strony, tak więc... Zapraszamy. Prosimy eliksir, prosimy remedium. Nic ciekawego tu więcej nie ma. No, dwie monety, ale w sumie monet też nie muszę już zbierać. Już tak z przyzwyczajenia po prostu robię. Znowu, że wkroczymy skórki. To ja się o dziwo dopiero teraz zacząłem ruszać, co jest zimne. Jeźdź do windy w latarni, tylko na cel. Klucz elektryczny, który mogę sobie zabrać. Nie mogę zadać pocisk, bo się nie przyda. Jemu, of course. To jest... odpływ pewnie. Ja oczywiście od tej strony go nie otworzę. Ale oczywiście teraz już nie muszę tego robić. Po schodach, dziękujemy. Schody czy łańcuch? Łańcuch. Mniejsza szansa, że nie zauważą. Jak mówię, gdy mnie po prostu zabijał, to tym bardziej by mnie nie zauważył, ale... jak najbardziej tego zabijania nie mogę. Mogę przerobić, ale jestem tutaj bezpieczny, więc nie muszę robić nic z tym alarmem, czy z tym... pylonem tak naprawdę. Okej. Okay. Uff. O, wyłączyłeś na 5 systemów ochrony zimą skóki. No nie wiedziałem, że jest taki archiwum. Dobra. Idziemy dalej.
chciałem go wyłączyć tak dla zasady po prostu, nie? Ale... bardzo okazało się, że za to achievement, czy tam trofeum, czy jak tam chce się to nazywać. Teraz są jakieś normalne drzwi. Oczywiście, że są. Jestem idiotą, jak go widzę. Serio? Klucz do win... Kto ma kurwa ten klucz teraz? Ja pierdolę. I teraz wróć, cofnij się całą trasę i szukaj gościa z kluczem. Masakra. Let me know if you want to take my patrol. I don't need shit from you. Nie ma klucza. Jezu, ta, prawie to jest ten klucz tam na dole. Jak nic. Tutaj jedna moneta sobie leży, tak po prostu. Spoko. No oczywiście też tego pilnuję, no bo why kurwa no. Pośpij sobie. Biorę. Czy to jest ten klucz? Oczywiście, że to jest ten klucz. Czy skutecznie potrzebujesz? No i dobra, teraz wracamy. Też sobie zabiorę. Też sobie zabiorę. Jazda. Do windy i do Emily. Tylko sobie też pytanie, czy ta winda to już będzie tylko po koniec gry? Czy może jednak będę jeszcze musiał jakąś taką dalszą część przebyć tej windy, tej lokacji? Tak, chcę się udać do latarni Barrowsa. No i dobra. Tutaj... co tu mamy tego? Uratuj Emily, Primal Target lub po polsku cel główny. I zobaczmy, co się kryje dalej. To jest też ciekawe. Powiedział Samuel, że ci przywódcy, czyli Martin, Pendleton i Hayblock, nie poddadzą się bez walki. Ale zabawne jest to, że odkąd wszedł na tę wyspę, nie spotkałem żadnego z nich. O, okej. Okay. Bardzo szybko spotkałem jednego gościa, który... no, nie powinien tu być. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Never doubt it. Okay, no, bardzo fajnie, że są odwróceni do siebie plecami, bo tego mogę zgarnąć dzięki temu. Ja tylko tu mogę zostawić, bo go raczej nikt nie znajdzie. Co mam? No i proszę, akurat by go gościu przyłączył. Okej. Tutaj chyba jest głowa. Tak jest. Biorę. Chyba zostawię, raczej go tu nikt nie znajdzie. My jesteśmy w latarni. Uratuj Emily. Znajdź Martina Pendletona i tego. Okej. Samuel. Useless old, hungry for purpose. Couldn't be. Unjustly dismissed from the name over the fair of honor. Yes, my friends, the times we've had. I'm almost sorry this moment. Obcy na nie wyeliminuj admirała. We hadn't helped Corvo get out of prison. Corvo hadn't been so damn good at his job. We hadn't gotten greedy, as
afraid if... Oni są martwi! Too sure that was my problem. Never hesitated. Oni ich otruł! Too sure of what I wanted. Too sure of what I wanted to do when other men stopped to consider. Saw it as a weakness. I know Corvo's coming for me just like he came for the others. Crossing the island below like it was nothing. It's only a question of how and when. I'm lacking a countermove. It's all fallen apart. All the steps that led us here made sense. When I was young, I went to sea, took command of a ship, and made aimless men into sailors. Made a collection of boats into a nice. Then founded a conspiracy and almost led an empire. No compromise. Never showed mercy. Never showed weakness. I showed the world what mattered. Will and vision. And not being afraid of getting dirty. And now, I'll lose it all to a man with a faster sword hand. Or is it that he has a slower sword hand? There's something wrong with the world. It'll make a good story for the history. I'll have a good epitaph. In his time, he commanded a noble lord, a high overseer, and an empress. The man who brought down a titan, Admiral Havilah, son of the high ocean. Stary, jeśli miałem chociaż co 5 minut do powiedzenia o to, tym epitafium, to byś mi osobiście do pilnienia, abyś go kurwa nie dostał. Szczęśniesz zapomniany przez wszystkich. Zobaczmy. Opcjonalnie mam go wyeliminować. Ale dobra. Okej. Dawno oszczędziłem. Oszczędziłem tamtych. Zobaczymy, czy będzie achievement za oszczędzenie jego. Tylko to mnie teraz interesuje. Czołem, admirale. Spodziewałeś się. Okej, nie ma. Dobra, no to na spokojnie możemy go zabić. Ale wiecie co? Mógłbym mu tutaj zrobić teraz śmierć z powietrza. Aczkolwiek to jest troszeczkę za proste, więc pokażmy mu się i zawalczmy. Zobaczymy, co z tego będzie. Did you think I'd fight you, Corvo? Sorry to disappoint. This is yours. The key to Emily's cell. She'll be glad to see you. You made quite an impression on her. Did you know that? She asked about you constantly. Where you were. What you've been doing. I told her. In the end, I told her everything. From the start, when we had such noble goals in mind. To the end, when we were afraid, fighting in secrecy about who we could trust and who we had to kill. Arguing over who would act as new Lord Regent. And she listened, eyes wide. She's become an interesting girl. If she lives, she'll make a memorable empress. Go ahead. Kill me or take me to Coldridge Prison. Make your choice. She'll be watching. Stary będzie patrzeć, ale ty nie zasługujesz ani na litość, ani na sądownictwo, bo i tak względem jakiegokolwiek prawa, i tak zostaniesz pewnie w tym kraju ścięty, zastrzelony, czy cokolwiek, co chcieli zrobić Corvo za to, że zabił cesarzową, a ty zrobiłeś... no niewiele więcej. Także, sorry, ale w tym przypadku ja po prostu pominę te ławnicze i sądownicze pitu-pitu i po prostu przejdę od razu do wyroku. Ale dopiero... Jak? Dobra, chodź tu. Pociągnij! Tak! Dobrze, kurwa. Zdychaj. Pięknie. Pendleton nie żyje. Revident, czy tam nadrevident Martin już w tym momencie też nie żyje. I co jest tutaj? Latarnia. Praca historyczna, ale to... tak, to już było. Okej. Okay.
Zobaczmy, co się tu jeszcze kryje, ile jest tutaj coś w ogóle ciekawego bądź interesującego. Tam już widziałem Emily, ale to było wiadome, że ona tam jest. Sam Hebro nam to powiedział. Eliksir. Remedium. W ogóle to jest też to, ja mogłem w ogóle zatrzymać czas i się go pozbyć praktycznie jednym strzałem. Nawet nie, ja go mogłem zastrzelić tak po prostu. Dobra, zanim uwolnimy... If you don't let me out, I'm going to make you stand in a corner until you learn how to behave. Corvo, who's there? Dobra, otwórzmy i zakończmy grę. Corvo, I knew you'd come. Is it going to be okay now? Will I be Empress? Może nie tak od razu, ale w końcu będziesz. Jedna jedyna runa, no monet. Ledwo co znalazłem, ale mówię, no, tak, jakby serio, tak totalnie na poważnie. Kto w tej grze kiedykolwiek by tą misję przechodził? Normalnie przechodząc grę oczywiście, nie tak specjalnie, żeby zrobić na 100% tego. Kto by tą misję przechodził i szukał czegokolwiek poza tą runą? Ale patrzcie, ostatni obraz musiałem pominąć oczywiście w poprzednich odcinkach, no. Masakra, ale gdzie go minąłem w ogóle? No idea. Ale dobra, zobaczmy zakończenie. Trochę tu ludzi zabiłem, ale ogólnie chaos jest niski, jak pokazuje też tutaj. Ogólny poziom chaosu niski, więc będzie chyba te dobre zakończenie, tak więc zobaczmy, co z tego wyniknie. Koniec, żadnego opisu, tylko maska. No i zobaczmy, jakie zakończenie udało mi się odblokować. So ends the interregnum. And now Emily Caldwin the First will take her mother's throne after a season of turmoil. You will stand at her side, Corvo, guiding her young mind and protecting her from those who seek to exploit her or cause her harm. You watched and listened when other men would have shouted in rage. You held back instead of striking. So it is, with the passing of the plague and Emily's ascension, comes a golden age, brought about by your hand. O kurde, czyli jednak bez sensu tych płaczków zabijałem, bo oni chyba teraz leczą. Okej, okay, Kalista i wuj... Ej, a tamta dwójka to nie był ten? To nie był ten, co ich tam uratowałem wcześniej? And decades hence, when your hair turns white and you pass from this world, Empress Emily, Emily the Wise, at the height of her power, will lay your body down within her mother's great tomb, because you are more to her than royal protector. Farewell, Corvo. Long for all of the big and the small, where the taller they stand, where the harder they fall. No i ładnie. Najlepsze zakończenie, tak mi się wydaje, odkryłem. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec. W sensie, dobra, tutaj już mówi, że farewell, Corvo, mówi odwieniec. Ale jak wiemy, są trzy części tej gry. I zobaczymy, co takiego będzie się działo w Dishonored 2. Oraz Death of the Outsider. Ale mówię, Death of the Outsider powinno się rozgrywać dopiero po przejściu Dishonored 2. Wiadomo, lecimy po kolei. No ale jestem ciekaw właśnie, jak to się kurde rozwinie dalej. Wiadomo, to nie jest taka do końca zamknięta historia. Tutaj jeszcze coś by się mogło pojawić pomiędzy, na przykład właśnie zanim, przed śmiercią Corvo, a w trakcie rządów. Co, jak się orientuje mniej więcej z opisu Dishonored 2, to właśnie się dzieje coś takiego, że w trakcie rządów Emily coś się odjanie Pawla i trzeba znowu właśnie działać tak z ukrycia, żeby odzyskać tron. Czy jakoś tak, ale to się dowiemy dopiero w kolejnym odcinku z serii Dishonored. Znaczy nie tak kolejnym, bo też jako odcinku zagrajmy w Dishonored. Pierwszy zagrajmy Dishonored 2, pierwszym już drugim, zależy jak to pójdzie. Ale jeszcze mamy tutaj do przejścia dwa DLC-ki jako Doubt,
których też może być kilka ciekawych informacji. Dobra, na szczęście mogłem to przewinąć. To jednym guzikiem po prostu całe to przewinąłem, także spoko. Dobra, dalej to wiadomo mi wczyta tą misję. Możemy kolejno przechodzić po kolei wszystkie tak jak byśmy chcieli. No ale dwa delceki jeszcze zostały do przejścia jako Daud. Tak więc w kolejnym odcinku zajmiemy się pierwszym delcekiem, czyli Knife of Dunwall, czyli na polski nóż Dunwall lub nóż z Dunwall, ale raczej to pierwsze. No i zobaczymy, jakie poniekąd roztergi targały Daudem. Bo zauważcie, że Daud mógł nas na spokojnie zabić w tej... Żebym się nie pomylił, to była szósta... Nie, w siódmej misji fabularnej. Mógł nas na spokojnie zabić. Ale tego nie zrobił. Bo byliśmy dla niego tak zwaną dziką kartą. On nie wiedział, czy jesteśmy sojusznikiem, czy wrogiem. Więc po prostu wolał nas uwięzić i się przekonać z czasem. No i fakt tego, że go nie zabiliśmy, no to chyba utwierdził go w przekonaniu, że mimo iż zabiliśmy cesarzową, to nie jesteśmy jego wrogiem. Choć zakładam, że Corvo pewnie na pewno chciałby Dauda zabić. Ale biorąc też pod uwagę, jak Daud jest związany z pustką i fakt tego, że z tego co kojarzę, on się chyba pojawia w Dishonored Death of the Outsider, to albo a. zabicie Dauda nie jest kanoniczne względem względem całej fabuły, albo b. Daud jakoś dzięki swojej więzi z odmiencem i z pustką wróciłby do życia, albo c. najbardziej prawdopodobna opcja, w czasie powstawania Dishonored 1 nie myśleli w ogóle o kontynuacjach, no i no, nie ma żadnej opcji po prostu na to, czy Daud ma tam przeżyć, czy nie. No ale mi się wydaje, że raczej przechodzenie Dishonored w ten właśnie niekrwawy sposób to jest jak najbardziej kanoniczne. Nie dlatego, że Corvo jest jakimś tchórzem, który boi się zabijać i nie potrafiłby z tym żyć, tylko po prostu widzi, że ludzie, których unika, których ogłusza, to są ludzie, którzy po prostu wykonują swoją robotę. Pomijając zabójców oczywiście, bo to wiadomo, to są najemnicy, którzy zabijają na zlecenie. Ale po prostu, jakby Corvo w ten sposób też pokazuje jakby siłę, ponieważ on przez to, że potrafi ich obejść, ludzi nawet wyszkolonych w fachu do zabijania, których nie powinno dać się tak zaskoczyć, a Corvo robiąc to i nie zabijając ich, pokazuje w ten sposób jakby swoją troszeczkę dominację. Bo on, ogłuszając ich, okazuje im litość. A jak wiadomo, okazanie litości bądź współczucia nie jest oznaką słabości. Bo to jest właśnie to. To jest trochę jak z Dawidem i Saulem w Biblii. Dawid zakradł się do namiotu Saula i mógł Saula zabić. Znaczy, no miał kilka okazji, aby to zrobić. Ale za każdym razem Dawid albo coś zabierał, co by należało do króla, jak w przypadku tego namiotu właśnie było to jego włócznia i chyba jakaś waza albo czarka, coś czego on pił, albo w przypadku tej bardziej znanej sytuacji, czyli tej w jaskini, zakradł się i odciął kawałek szaty króla i ponownie okazał mu litość. Wiele razy, ale to jest ciekawe, bo pomimo tylu sytuacji, gdzie Dawid miał życie Saula jak na dłoni, mógł z nim robić co chciał, dopiero po tej akcji w jaskini Saul ogarnął, że Dawid nie chce jego zguby i nie życzy mu w ogóle niczego złego. Dla mnie to jest naprawdę dziwne, że dopiero ta akcja w jaskini uświadomiła Saula, że Dawid nie jest jego wrogiem. Ale tak odbiegam trochę od tematu. Dobra, anyway. Widzimy się w następnym odcinku, pierwszym z DLC-ka. No i zobaczymy, co takiego stało się, że Daud no, nas nie zabił. No bo ja osobiście sądzę, że gdybym ja był na jego miejscu, no to bym Corvo zabił od razu, no bym się nie zastanawiał. Nawet bym nie myślał o tej nagrodzie, tylko bym po prostu dostarczył truchło i tyle.
No ale trudno. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!